Witam panów. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie panowie, jesteście uczestnikami na tegorocznym festiwalu wędkarstwa. Oczywiście widzimy się po raz kolejny już w tym roku. Poprzednio widzieliśmy się u Laury Łączy, Rancho pod Bocianem. W międzyczasie też były inne zawody. Dzisiaj jesteśmy akurat Stryków Kasor. Proszę powiedzieć, czy dzisiaj przede wszystkim ryby czy biorą? Bo pan tutaj przed chwilą powiedział, że już dwa razy ryby się zerwały. Jak to jest? Czy tak faktycznie jest, że ryby jednak biorą? Czy to jest prawda przede wszystkim? Tak. Ja mam świadków. Czyli dwa razy panu udało się tą rybę złapać, tylko że no, zerwałeś. Nie doholowałem jej, no tak. Także ryba jest, no trzeba mieć dużo szczęścia. Waldegaty, co? Ja nie miałem nawet brania, dlatego siedzę u Włodka na stanowisku i pomyślałem sobie, że najpierw powiedział mi, że miał dwa brania, ucieszyłem się, potem powiedział, że mu się te ryby zerwały i jeszcze bardziej się ucieszyłem, ponieważ ja nic nie złapałem. Zatem no, zawsze mówię, mogę być na zawodach przedostatni, ale muszę być przed Włodkiem. A mam pytanie, czy tylko macie branie ryb, czy u kobiet też macie branie tak na co dzień, bo nie ma co ukrywać, no jednak no, jesteście osobami rozpoznawalnymi w mediach. No z jakiegoś powodu siedzimy tu we dwóch, prawda? Bez kobiet. No, kobiety sama ciśnie się na usta. Tak, kobiety wędkują po przeciwnej stronie, tam gdzieś jakieś szczupaki łapią. Proszę powiedzieć, czy waszym zdaniem uda się wam do końca tychże zawodów jednak jakąś rybkę albo rybę upolować? Ja mam taką nadzieję jeszcze. Ja mam nadzieję, że Włodek nic nie złowi. Że pan wygra. Szczerze, po prostu szczerze mówię. No, dlaczego mam kłamać? No. Jeżeli chodzi o dane miejsce, ponieważ wiem, że wy jako zawodnicy wiecie, że no, jak, nie wiem, dana lokacja, dana lokalizacja nieraz bardziej sprzyja, jeżeli chodzi o łowieniu ryb. Natomiast co myślicie o tym Strykowie? Czy jednak faktycznie są tutaj te ryby? I czy to też jest uzależnione od pogody? Tak jak dzisiaj, że mamy jednak upał, a to niekoniecznie sprzyja łowieniu ryb. Jacek Kawalec złowił dwie ryby, czyli te ryby są. Natomiast jeśli chodzi o Jacka, no to cieszę się. Natomiast no, dwie ryby złowił, a mnóstwo przyjaciół stracił, więc nie wiem, czy był sens. Jakby, no. Śmiejemy się oczywiście, bo to jest taka, tak naprawdę my się bawimy, nie jest jakaś ogromna rywalizacja, a mamy okazję do tego, żeby się spotkać. A tu kawałek od Warszawy, cisza, spokój, pięknie. Jeśli chodzi o mnie, bardzo mi się to podoba. Waldek, tak to pięknie powiedziałeś, że nie mam nic do dodania kompletnie. No jeszcze telefon zadzwonił, no no. Dobra panowie, teraz potrzebuję tylko wasze dane dla montażu. Normalnie poproszę tylko się przedstawić, to są dla montażysty dane. Ja chciałem przedstawić mojego kolegę Włodzimierz Matuszak. A pan? Waldemar Błaszczyk. Ja wiem, kim jesteś, ale chodzi, żeby...